Dzień dobry, robaczki, moje kochane, fantastyczne, pełne wiary, werwy i innych rzeczy. Nie wiem, co gadam za głupoty, ale gramy w Demon's Souls. Demon's Souls Remake, PlayStation 5, moi drodzy. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Piszecie mi w komentarzach, dlaczego nie czytam waszych komentarzy. A no dlatego nie czytam waszych komentarzy. Nie, ja czytam wasze komentarze, tylko nie czytałem ich. Dlatego, bo nagrałem 4 odcinki z Demon's Souls na raz, zanim w ogóle jeszcze cokolwiek wypuściłem, więc jakby na tym to polega, że no nie miałem jak. Dlatego, jak widzicie, już pościągałem te wszystkie rzeczy, nie mam kuszy, nie mam innych pierdół, które mi zabierają możliwość rolowania. No i co, idziemy dalej. Tutaj nie możemy do tego chciwego króla pójść, więc musimy do innego pójść. Mam jeszcze tutaj raz, dwa, trzy. Jeszcze mamy 4 inne światy i piąty jest taki jakiś rozwalony. Pójdziemy chyba tutaj, co? Dotknij klińca króla kopaczy, Kuźnie, miasto górników, którzy troszczą się o wielki tunel. Dawno temu starania wytrwałych kopaczy pozwoliły boletarskim żołnierzom wykonywać swoją pracę, lecz teraz pozbawieni dusz nie są w stanie wykrzesać z siebie żadnej myśli i pracują w ciszy. Niezmordowanie bez celu. Tunel kamiennego króla. Dobra, lecimy tam. I zobaczmy, co nam to przyniesie. Czy coś dobrego, czy niekoniecznie. Okej, dotknij klińca. W takim miejscu wylądowaliśmy. To NPC, prawda? Czy nie? Następny wróg jest podatny na pchnięcie. O nie, tu są dwie możliwości. Ale zjebałem. No nic. Dobra, pogadajmy w takim razie z tym NPC-em. Hello there. No hello, hello. Souls, Atreid. Ale jakie rzeczy? Co tam? Osełka Eda przywraca trwałość broni w prawej ręce. Kurczę, przydałaby się. Tymczasowo zwiększa tempo odnawiania kondycji. No nic, nic, nie kupię od ciebie. Przeurocze miejsce. No strasznie widzę. Jeszczuro oczy mieszkańcy. Jesteś old folk? Wszystko uchodzi mu na sucho. Dzięki, że się mną opiekujesz. No. Gniazdoj. No dobra, tu. Aha, to pewnie jakiś skrót będzie, znając życie. No i teraz pytanie, czy iść w stronę wieży, czy iść tutaj? Nie wiem. Nie, pójdę tam. Podatne na ataki magiczne. Aha, stamtąd walicie. Oj. Nie są oni jakoś specjalnie trudnymi przeciwnikami, chyba. Oj, dzieje się tu, dzieje. Aha. Taka winda. No dobra, sprawdzimy to. Jeszcze wyżej można pojechać. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! Kurwa, zabił mnie! Jaki chuj, kurwa! Ja pierdolę, jak ten skurwysyn mógł! Ale mnie wkurwił jebaniec. Ty, można wyżej pójść? Chyba można, nie?
Nojku. Trawa księżyca w pełni, a ty co, będziesz mnie atakować? To czemu jeszcze mnie nie atakujecie? Czemu oni tacy nieruchawi? Pięść to najlepszy wybór. Miażdżący topór bojowy plus jeden. Pokażcie mi ten topór. Uuuu. 88. Popróbujemy z toporem. Jestem ciekaw, bo ten Claymore ma zajebisty zasięg. Ale chcę sprawdzić, jak ten topór się sprawdzi. Dusza sławnego wojownika. No, taki sławny, kurwa, że szczezł tutaj. No i teraz pytanie, jak sobie poradzić? Niekoniecznie o to mi chodziło. Ale okej, tu można jeszcze niżej zjechać, tak? Kamień efemerycznych oczu. O, zajebiście. To jest ten, co przywraca duszę, prawda? Dalej znajdziesz przedmiot. Gdzie, kurwa, dalej znajdę? A, wygląda to zajebiście w ogóle, ta miejscówka. Muszę przyznać, że wygląda naprawdę czadersko. Ale ja chyba dalej nie znajdę przedmiotu tam. No nie wydaje mi się. Znaczy, kurwa, może, ale nie chcę ryzykować. Znaczy, w sumie, co mam do zaryzykowania? To, że zginę. No to kurwa, znalazłem przedmiot dzięki skurwysynu. Co za gówno, muszę się wrócić teraz tutaj. To on im każe, nie? Ten dziot, kurwa. Rzucę się tymi głazami. Chcę jeszcze spróbować pójść wyżej. Zobaczyć, co jest tak super wysoko. A, no i tak na dół musimy zejść, nie? Nie ma. No nie, myślałem, że jest jednak jakaś możliwość dziwna. Ale nie ma żadnej możliwości. Dobra, chodźmy na sam dół. Zgarniemy sobie przynajmniej swoje dusze. Albo i kurwa nie zgarniemy, jak się zaraz okaże, że ich nie ma nigdzie. To jest moje. Odzyskaj duszę. No spoko jest ten świat. W sensie... zróżnicowany, no. Ty tu? Chyba tak. Dobra. Kurwa, trochę gorzej. Kurwa. Dobra, a sprawdźmy, wróćmy do Claymora. Nie wiem, bardziej mi ta walka Claymorem chyba teraz leży, no. Takie mam wrażenie, że jest chyba ciekawsza. No nie wiem, kochani.
Dalej jest szczury. A nic mnie tu nie otoczy. Kurwa, trochę ich tu jest, nie? Na szczęście niewiele robią. Ła. Niby niewiele robią, ale jednak robią. Dobra, obejrzyj ciało. Odłamki twardego i odłamki ostrego kamienia. Zawsze coś. Nie wiem, do czego w tej chwili to się przyda, ale... Na pewno do tego się przyda. Oj, oj, oj. Kurwa. Ja pierdolę, jaki cufal, że tak powiem. Dobra, psy były proste, te wilki. Pewnie to o nich chodziło, mówiąc o szczury. W sensie pewnie o nie chodziło. Kurwa, ja chyba wezmę to gówno, które jest tutaj gdzieś, nie wiem, gdzie ono jest. Tak, potrzebuję, kurwa, ciało, bo mam jednak w chuj mało energii, a... No właśnie. On jest jakimś, kurwa, zarządcą niewolników? Kurwa! Jebany. Ja pierdolę! Za chwilę nie będę miał, kurwa, tych... paprochów, kurwa. Ja pierdolę. O kurwa. Gnoju jebany. Dawaj mi trawy księżycowe i inne gówna. No chodź tu, chodź, chodź. Ja pierdolę, ale mi dali do wiwatu, kurwa. Nie ma co. Odłamek przejrzystego kamienia. Bryła twardego kamienia i ostrego. No grubo, grubo. Grubo zaczęliśmy. Z mocnego C. Ja pierdolę, po prostu. Szkoda gadać, nie mam już, kurwa, energii prawie w ogóle. Tego nie rozjebię, nie przejdę tędy.
kilof. Na chuj mi ten kilof, dobrze, że nie kupiłem od tamtego ziomka. No nie, tu jest ten pojeb, kurwa. On będzie we mnie czarami napierdalał, no, no pewnie, że tak. Po prostu przebiegnij. Jaki chuj! Jaki chuj mnie, kurwa, wkręcił, jebaniec. Kurwa, dużo ich tu. O, fuck! Kurwa. Fuck, ten kurwa mi tu z tym kilofem. Fuck. Ja pierdolę, kurwa, ale są wymagający ci przeciwnicy. Osełka Eda. Coraz bardziej są wymagający. Uważaj na magowie. Mhm. No widzę, kurwa. Skurwola jednego. Dobra, otworzyłem coś. No i zajebiście, coś zostało otwarte. No nie będę ich tutaj napierdalał. Do tego maga bym doszedł jakoś, ale... Ktoś czuje, że nie dojdę. Ja jebie! Ale z niego gnojek. Czy tam widzę miecz? Nie. Chyba mi się coś pojebało. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę tam miecz. I ognisko, ale... Uwaga, dalej jest szczury. Nie no, nie przyzywamy ducha. Tu nie żyją te wilki. Wypróbuj atak przebijający. Mhm. Ale co? Czy to jest miejsce, z którego przyszedłem? Co, tu się pojebało, kurwa, coś? Nie, rzeczywiście coś mi się pojebało. Aha, dobra. Teraz już kumam. Przyszedłem to... Dobra. Teraz już jasne, dobra. I źle poszedłem. I tego gnoja nie dojdę. Czy jest tu jakiś... O kurwa mać! Ale z takiej odległości nawet. Patrzę, czy to mogę rozjebać. Życzę ci szczęścia. Jak się... Aha, dobra, tam się można dostać, tylko trzeba przejść po tym gównie. Okej, dobra. Nie wiem, jak to kurwa się uda. To jeszcze raz, kurwa, muszę tam pójść. Ja pierdolę. Nie, kurwa, nie da się tu przejść. A, nie, dobra, czekajcie. Da się, kurwa, przejść tylko. No i wypierdalaj, kurwa. Dusza sławnego bohatera. Tylko po to tu poszedłem. Tak, tylko kurwa po to tu poszedłem.
cyk. Tak to się u nas robi. Znaczy nie wiem gdzie jest u nas, ale... Tak to się robi w miejscu, w którym ja robię takie rzeczy. Dusza nieznanego wojownika. A my sobie przychodzimy tędy, prawda? O to chodziło, nie? Patrzymy, czy będzie jeszcze próbował mi jebnąć, ale nie. Czas na imprezę. Ho, ho, brzmi dobrze, kurwa. Nie, nie, brzmi dobrze. Skroczy mgłę. Okej. Okay. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. Odłamek kamienia stopienia. Dobrze, że mnie to ostrzegło przed jaszczurką, ale co to ma znaczyć, nie mam bladego pojęcia. Czy ta jaszczurka coś robi? Unikaj zasadzki. No to wygląda na zasadzkę 100%. Ale to jednak nie była zasadzka. No jestem skillofem, przyjdziesz tu do mnie czy nie? Czy pierdolisz to? Pierdoli to, dobra. Czyli jestem dla niego neutralny. To w ogóle fajne jest to, że oni nie, tak naprawdę, no nie wszyscy atakują. Niektórzy z nich atakują, niektórzy nie. Niektórzy mają wyjebane, niektórzy mniej. Trawa półksiężyca, świetnie. No i o co chodziło z tą zasadzką, kurwa? Witaj w śmietnik. No to wygląda, jakby coś się miało stać. Co? Tu? Biłaś się z nimi tu, okej. No są tutaj Fire Lizards, tak 100%. No to zjebałem, kurwa, zjebałem, ja pierdolę, no ale nie sądziłem, że aż tyle ich będzie, kurwa! Pierdolę i teraz wracać się w tamto miejsce, w pizdę jebana mać! Kurwa, dziwka cipa! No i chuj, nie zabiłem jej. A nie, jeszcze mam szansę. Dobra, i co tam jest, kurwa? Odłamek twardego kamienia, a no dobra, to jest po to, żeby... Dusza nieznanego bohatera po to, żeby odpimpowywać sobie... No wy już wiecie co, kurwa. A, czyli tutaj nic nie było, tutaj była tylko ta jaszczura. No i dobrze. Bo już się bałem, że będę musiał się wracać. Jest jakiś drugi obszar. A tak to idziemy do kopalni tędy. Dobra, czyli wszystko wiemy. Wyjebane na tych gości. O kurwa, macie. No dobra, tego się... Ja pierdolę! No tego się nie spodziewałem, że te kurwa... Wyskoczą mi wilki, pizdo, kurwilki! One są najgorsze, najgorsze są kurwa te wilki! Już mogę, tak? Ten półtora ręczny nosić. No i chuj, straciłem 2000 dusz! Chuj wam kurwa w duszę! No pokaż ten półtora ręczny, kurwa, co on robi? Kurwa! Co to za kurwa partyzanta jebnięcie? Oj, chujnia, chujnia, koledzy. No i chuj, i już wszyscy kurwa przeciwko mnie. Ja pierdolę, ja tu będę ginął jak pojebany, kurwa, po prostu. Przez głupiego skurwola. Pewnie jeszcze kamieniem w ryj dostałem, no kurwa. Jakżeby inaczej. Wow, czekaj, ile tu mam tych dusz? 10? Nie, nawet nie, kurwa. Wypierdalać mi z tym wszystkim. Wypierdalaj! Też, kurwa, wypierdalaj mi stąd. Wypierdalaj! Wszyscy i tak już nie żyjecie dawno.
Zajebałem was dawno temu, kurwa. No dobra. Jaszczurki, kurwa. A mnie w pizdę zrobiły. No chodźcie, chodźcie. Czy się teraz kurwa nie będziecie ruszać? Nie daj się otoczyć, skurwysyną. Smoczy kamień. Dobra. Tylko na tym mi zależało. Ten gość ma kurwa coś, co wygląda jakby mógł tym napierdalać. Tu nie jest bezpiecznie. Ale coś tu tak wystaje, tak. Daj mi tylko tak sprawdzić. Au, 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 au. Chuj. To nie sprawdzę. A, zjebałem to. No dobra, macie miecze, widzę. Widzę, jesteście groźniejsi niż tamci. Będziecie mnie nimi napierdalać? Tak. No dobra, jesteście groźniejsi, ale nie jakoś tak w kurwę bardzo. Na 3 ciosy. Dobra. No i ty. No ładnie rozjebani. Oj, oj, co tam się dzieje? Tchórze najpierw tutaj. Ale jakie tchórze? W sensie, że ci z tymi kilofami? Wszyscy są na 3 ciosy. Ja pierdolę, kurwa. Z wami to po prostu bić się, to... A, dobra, bo to są gnomy jakieś. No, 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 ja wiem. Co tam macie? Duże odłamki. Duże, ostre odłamki, zajebiście. Trawa sierpa księżyca. Oj, dobra, to ja już wiem. Ja tu odkryję. No, dobra, to już widzę. Dusza nieznanego bohatera. Widzę, że odkryłem tutaj skrócik. Znaczy jeszcze go nie odkryłem, muszę po niego pójść. Ale on będzie tutaj. O ile się coś nie zjebie, nie? Nie spadnie tu na mnie, kurwa, coś? Nie. Chyba, że tu ktoś przyjedzie razem z tym gównem. Odłamek przejrzystego kamienia.
Mogę na chwilę skoczyć tam, odpimpuję sobie troszeczkę. Właśnie, gdzie zjeżdżamy, tak swoją drogą? O to nie zapytałem, kurwa. O, tu jest ziomek. Ty chyba jesteś raczej... Jesteś użyteczność. Nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Nie, nie słyszałem. Napraw sprzęt, ulepsz broń. Claymore. Łamek kamienia stopienia. Za mało dusz, tak? Ten miecz 1,5 ręki miałby 105. Claymore ma 116. I'm busy. Naprawdę? No ale weź, przestań, kurwa, ziomek. Obraża się o takie coś. O-o. Że co, że można tu spaść? Dusza sławnego bohatera. Co? Witaj w tunel. Okej. Okay. Nic tu więcej nie ma, nie? Skrót odblokowany. Możemy tego Claymora tam... raz zrobić, prawda? Gdzie tutaj, kurwa, są te dusza nieznanego wojownika? No i patrz, teraz, kurwa... Ulepsz broń. Claymore. Dobra, mamy Claymore plus 2. Tak, wszystko już mnie nie wkurwie, Boże. Za ziomek. O, okej, dobra, to możecie zgnieść tu. Gdzie wjedziemy? O, zajebiście. Dokładnie wjechaliśmy tu, gdzie chciałem wjechać. Z tobą mi się nawet nie chce gadać, gnoju. Pójdziemy sobie tu. I wróćmy na chwilę do spójni. Spokojnie. Ile mam? Dobra. To ja bym siłę, kurwa, na pewno zrobił. I wytrzymałość, czy zręczność? Kurwa, zręczność chyba jest. Nie mogę, kurwa! Fuck, no dobra. Tak, finish, kurwa. Ulepsz broń. Dawaj, Claymore plus 3 mi rób. I Claymore plus 4. A, i za mało dusz mam, dobra. No dobra, mam Claymore plus 4. Więc możemy się już lepiej napierdalać. Jak zrobić, kurwa, żeby nie być w tym stanie? A, mam cię zostawić. Dobra. A ona nie może sprawić, że... Dobra. I am here for thee and thee. Dawaj do kuźni. Wracamy. Są kuźnie. Gdzie nas to kurwa zawiezie teraz? Gdzie, no w tamto miejsce, w którym byliśmy. Okej. Okay. To mi w ogóle przypomina bardziej Dark Souls 2. Oczywiście w takim zajebiście ładnym wydaniu. No ale mimo wszystko. Dobra, czy mam się z nimi napierdalać, czy nie? Czy olać? Olejmy.
Ale tych nie. O co tu kurwa chodzi? Na raz mnie rozjebał? Jak to kurwa na raz? O co tu chodziło? Czemu on jest kurwa na czerwono podświetlony? Czemu on jest jakiś lepszy kurwa? Co za brednie bzdury skurwysyny? Gnojek jebany. No i zajebałem go, i co? Że więcej dusz za niego dostałem? Odłamek ostrego kamienia. Pojebane. No ale był dużo, dużo mocniejszy. Co? Mocniejszy. Bo ci to teraz są kurwa na dwa ciosy, nie? Kurwa, a ty... Za co to, skurwysynu? Co za gnojki, kurwa. I nikt z nich mi nic nie dał. Bez sensu. Dobra, wchodzimy w mgłę. Aaaa! Ja pierdolę! Ale obijam o te ściany, kurwa. Ktoś tu jeszcze chce mi dopierdolić? Coś chcecie powiedzieć? Wszystkich was zajebie. No dawaj, 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 dawaj. Przynajmniej sobie pozbieram jakieś rzeczy, kurwa, odłamek pajęczego kamienia. Duży odłamek twardego kamienia. Czy słyszę tu skrzeczenie jakiejś jebanej salamandry? Bo salamandry mogą być tylko jebane. Dalej jest jama. Dalej nie ma przejścia, aha. Ja pierdolę, no kurwa, no ja pierdolę. Głupota straszna, mogłem szybciej przebiec po tym. Teraz już chuj, no? Nie dojdę tam. Musiałbym od początku lecieć. Czy dojdę jakoś? Nic nie zostało, kurwa. A są tam trzy kurwa rzeczy. Dobra, będę spróbuję o tym pamiętać. O kurwa. To tak napierdala, skąd? Tacy kurwa silni jesteście? No są. No i co ja mam kurwa zrobić teraz?
Bez sensu. Nie no, kurwa, trzeba przebiec, no. Pierdolę to. W dupie mam te, kurwa, kuźnie. Chujem sobie, kurwa, pokuźnijcie, kurwa. Do widzenia, do zobaczenia, kurwa.